Dziś opowiem Wam o prawdopodobnie najtragiczniejszym wypadku, do jakiego doszło na planie filmowym. O wypadku, w wyniku którego trzem aktorom, w tym dwóm dzieciom, dosłownie obcięło głowy. Strefa mroku z 1983 roku to film nakręcony na podstawie popularnego serialu grozy, który emitowany był w latach 1959-64. Na Twilight Zone The Movie składały się trzy opowieści reżyserowane przez różnych reżyserów. My skupimy się na jednym z nich o tytule Time Out, który wyreżyserował John Landis. Segment ten opowiadał o Billu Connorze, w którego wcielił się aktor Vic Morrow, zgorzkniałym rasiście, który pijąc w lokalnym barze z kolegami narzeka na Żydów, Afroamerykanów i Azjatów za problemy, które trapią Amerykę. Po opuszczeniu lokalu Bill przenosi się w czasie i przestrzeni do okupowanej przez nazistów Francji z okresu II wojny światowej. Tam zostaje posądzony przez oficerów SS o bycie Żydem i zastrzelony. Bill następnie przenosi się do Alabamy za czasów Ku Klux Klanu, by ostatecznie wylądować w jeziorze otoczonym przez dżunglę podczas wojny w Wietnamie. Mężczyzna ginie tam za sprawą rzuconego granatu i znów przenosi się do okupowanej przez nazistów Francji. Tam zostaje załadowany do pociągu razem z innymi pojmanymi Żydami i wywieziony do obozu koncentracyjnego. Szefostwo Warner Brothers stwierdziło, że zakończenie trzeba zmienić, gdyż postać Billa jest zbyt niesympatyczna. Dopisano więc nowe zakończenie, w którym Bill, gdy przeniósł się do Wietnamu, miał natrafić na opuszczoną wioskę, w której znalazł dwójkę osamotnionych wietnamskich dzieci. Wtem amerykański helikopter miał otworzyć do nich ogień, a Bill wziąć dzieci pod pachy i uciec z nimi z wioski pośród licznych eksplozji. Wynajęto lokację na ranczu w Kalifornii, która służyła także za plan w takich filmach jak Kolor Purpury, Ucieczka z Nowego Jorku czy MacGyver. Scena była wyjątkowo wymagająca do nakręcenia. Wszystkie efekty specjalne musiały zostać wykonane klasycznymi metodami. Wynajęto więc prawdziwy śmigłowiec, który miał unosić się nad planem, oraz pirotechników odpowiedzialnych za wybuchy. Reżyser filmu, John Landis, chciał, aby w scenie tej wystąpiły prawdziwe dzieci, a nie dublerzy. Zatrudniono więc 6-letniego René Shin-In-Chena i 7-letnią Mykę Dinle. Zatrudnienie dzieci do kręcenia sceny nocnej pośród wybuchów było złamaniem kalifornijskiego prawa, ale nikt się tym nie przejmował. Nadeszła noc kręcenia tej feralnej sceny. Aktor Vic Morrow z dwójką dzieci pod pachą przedziera się przez jezioro. Śmigła helikoptera generują silne podmuchy wiatru, wzbijając fontanny wody. Wokół pirotechnicy odpalają ładunki wybuchowe, tworząc kule ognia. Dwa z nich były szczególnie silne, co okazało się tragiczne w skutkach. Drugi z wybuchów uszkodził wirnik ogonowy helikoptera, przez co ten zaczął się obracać wokół własnej osi. Pilot stracił panowanie nad maszyną. W pewnym momencie pojazd spada do wody, miażdżąc René Shin-In-Chena. Rozpędzone śmigło helikoptera trafia w Vica Morrowa i Mykę Dinle, obcinając im głowy i zabijając na miejscu. Nikt z załogi helikoptera nie zginął. Zostało wszczęte śledztwo, które wykazało, że młodocianym aktorom płacono pod stołem, aby ominąć prawo zakazujące ich zatrudniania w takich scenach. John Landis nie przyznał się do winy, stwierdził jedynie, że zatrudnienie dzieci było złe. Ostatecznie rodziny ofiar otrzymały milionowe odszkodowania, a nazwisko drugiego asystenta reżysera, Andy'ego House'a, zostało usunięte z napisów filmu. Po całym zdarzeniu Steven Spielberg, który był współproducentem filmu, zerwał znajomość z Landisem. Jak sam powiedział, żaden film nie jest wart śmierci.
Myślę, że ludzie teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej stawiają czoła producentom i reżyserom, którzy proszą o zbyt wiele. Jeśli coś nie jest bezpieczne, każdy aktor lub członek ekipy ma prawo i obowiązek krzyknąć cięcie. Wydarzenie to przyczyniło się do wprowadzenia nowych procedur i standardów bezpieczeństwa w przemyśle filmowym. Jeśli ten film Wam się podobał, zapraszam do materiału, w którym mówię o prawdziwej historii, która zainspirowała twórców horroru Sierota. Tak, ta historia wydarzyła się naprawdę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej takich materiałów. Piszcie w komentarzu, którą sprawę mógłbym Wam przedstawić i do zobaczenia w kolejnym filmiku.